Nogi, pachy, bikini. Już na pewno wiesz, o czym mowa. Oczywiście o depilacji. Tylko kobiety wiedzą, ile powierzchni ciała muszą wydepilować i ile pochłania im to energii i czasu, a co gorsza, włoski wracają zdecydowanie za szybko. Pozwól, że przedstawię Ci jedną ze skuteczniejszych metod na pozbycie się niechcianych włosów w intymnych częściach ciała. Co więcej, będziesz potrzebowała jednego składnika. Kolejną dobrą informacją jest fakt, że prawdopodobnie masz go w swojej kuchni. A samo zastosowanie nie powinno sprawić Ci najmniejszego problemu. Jedynie czego będziesz potrzebowała to 200 ml wody, jedna łyżeczka sodi oczyszczonej. Zagotuj wodę i wlej do niedużej miski, do której następnie wsyp sodę oczyszczoną. Całość dokładnie wymieszaj. Za pomocą patyczka kosmetycznego bądź wacika nałóż kosmetyk w miejsce, gdzie chcesz pozbyć się włosków. Z taką maseczką połóż się spać, a rano spłucz skórę ciepłą wodą i wysusz ręcznikiem. Na koniec nałóż krem nawilżający. Twoje niechciane włoski zaczną się przerzedzać już po 3 zabiegu, aż ostatecznie znikną. Aby uzyskać satysfakcjonujący efekt, nakładaj maseczkę od 2 do 3 razy w tygodniu. Jestem ciekawa, czy kiedykolwiek korzystałaś z podobnych metod depilacji. Jeżeli tak, może podzielisz się swoim przepisem na idealny, domowy kosmetyk.